Es mi renuncia. Moja rezygnacja. Pero usted es consciente. Zdaje sobie biskup sprawę z konsekwencji tej decyzji. Tak. Wiem też, jakie byłyby konsekwencje, gdybym jej nie podjął. Mówimy o powołaniu. Jestem wierny zasadom. Prawda zawsze zwycięża. Jaka znowu prawda? Zakochałem się w wyjątkowej kobiecie. Proszę, zastanów się jeszcze raz. Nie muszę, rozmawialiśmy o tym. Tak, ale twoje powołanie. Nie chcę, żebyś. Nie widzisz? Nie umiem bez ciebie żyć, nie potrafię. Rozumiesz? Nie chcę, żebyś cierpiał. Nie cierpię. Myśl pozytywnie. Podjąłem decyzję. Nie muszę się zastanawiać. Napiszę rezygnację. Pomożesz mi? Nie mam wątpliwości. Ja też nie mam. Marzę o tobie od dnia, gdy cię poznałam, ale pamiętaj o swojej misji. Moje uczucie do Esperanza jest cudowne i święte. Prawdziwa miłość może wszystko. Prawdziwa jest tylko miłość do Boga. Wywiążę się z obowiązków wobec bliźnich. Ale ważniejsza od nich jest ta kobieta. Co biskup wygaduje? Precz z nią. Nie wyrzeknę się najgłębszego uczucia danego od Boga. Nie wie biskup, co mówi. To uczucie mnie przepełnia. Do głębi jestestwa. Kobieta przychodzi i odchodzi. Misja zostaje. Nie zrywa się z Chrystusem. On jest prawdziwą miłością. Nic go nie pokona. Nie proszę o aprobatę, tylko o szacunek. Nie zrozumiemy się. Nigdy. Bardzo przepraszam za swój ton. Spróbujmy się uspokoić. Proszę usiąść. Porozmawiajmy spokojnie. Mam nadzieję, że usłyszę coś nowego, bo te argumenty znam. Nie tak łatwo zrozumieć rację drugiego człowieka, a dokładnie duchownego, którego dopadło tak silne uczucie. Tak silne. Ta dziewczyna jest bardzo młoda. Nie ma pojęcia, co ją czeka. Esperanza jest bardzo silna. Pues no te das cuenta.